papryczę. Ale to jeszcze nie papa. Ale na papa to jeszcze przyjdzie czas, jak Kamusia mówiła. Bo teraz mówimy wam dzień dobry. Tak, dzień witamy dobry. Się w kolejnym weekendowym vlogu na naszym kanale. Na początek Kanusia zrobi fikołeczka. Boję się, spodobała fikołeczka, a nie, tata, teraz. Ale tylko dźwigasz, no już po prostu. Jak to jest, że te córeczki to zawsze są od tatusiów? No powiedzcie, nie. Jak to jest? Jak to jest? Także witamy w dzisiejszym vlogu. Tak, to jest bardzo ważna rzecz, bo Hanusia dzisiaj idzie spać do dziadków. Więc my mamy wolny wieczór, ale chcę wam też pokazać w tym vlogu, co będziemy zabierać, co Hanusia ze sobą zabierze, bo wiadomo, ma swoje ulubione zabawki czy książeczki, wiadomo, u moich rodziców też ma jakieś zabawki, ale chcę jej stworzyć taki klimat, wiecie, że... żeby jej... Tak, dokładnie. Dlatego będziecie mogli zobaczyć, co Hania zabierze ze sobą właśnie na taki krótki, że tak powiemy, wyjazd. Ale ja już... wyjazdy są zabronione, ale pokażemy, co zabiera ze sobą na tak, ale wiecie co, ja wam powiem, że ja już to sobie wyobrażam, że to jest po prostu jedna noc, jeden dzień, a będzie pełna walizka. Na pewno. Ale właśnie, jeszcze zanim pokażemy wam, co pakujemy, to mamy pewną sprawę do pokazania. Bo ostatnio odkryliśmy pewien portal i zaraz wam o nim opowiemy. Tak, a jak wiecie, ja jestem osobą, która jest analitykiem cenowym. Jak już widzieliście w którymś z poprzednich vlogów, zauważyłem taką sytuację, w których ceny są z tygodnia na tydzień podnoszone, żeby później robić promocję. No, no. Odnalazłem fajny portal i fajną wtyczkę i zaraz wam o niej powiem. Ale jeszcze chwilę się pobawię. Jest. Nie. Tadam! Wszystko leci. Piesek chciał mnie zabić, jest dowód. Pobawiliśmy się, a teraz czas na odpoczynek przed laptopem i pokazanie wam ciekawej strony. Wam i Paulinie ciekawej strony i wtyczki, która też jest na tej stronie. To jest strona letyshop.com. Jest to strona, która w najbliższym czasie może wam się przydać. Czemu ta strona i ta wtyczka może wam się przydać, zapytacie. Wiecie, zbliża się okres świątecznego szału zakupowego i Black Friday. Wtedy jak wiecie, są mega obniżki, mega rabaty, super ceny. I mimo, że galerie handlowe na dzień dzisiejszy są zamknięte, no to zostaje nam jeszcze co powiem. Internet! Zakupy w internecie. No, Black Friday skąd się u nas wziął? Przyfrunął sobie z USA. I no, jak już wspomniałem wcześniej, wiąże się z tym, że w sklepach mamy mega przeceny przedświąteczne. To jakby ten dzień nam początkuje w zamyśle taki właśnie okres przedświątecznych zakupów. I w związku z tym mamy te mega przeceny. No ale u nas w kraju to chyba... No właśnie, to chciałam to powiedzieć, tak, że to u nas... Ty bardziej w którymś z poprzednich vlogów słyszeliście chyba, jak wspominałem, że sam widziałem, jak w sklepie, wiecie, podnosili cenę, no, po to, żeby tydzień później zrobić obniżkę wielką, obniżkę na to jako samo. Powrót do pierwotnej ceny. No i tutaj z pomocą przychodzi nam strona Letyshop, na której mamy bardzo fajną wtyczkę, którą możemy sobie zainstalować w naszej przeglądarce. I ta wtyczka pozwala nam, Paulinko, na otrzymanie cashbacku z zakupów. No właśnie widzę, tam pisało 3000 przyszło sklepów, tak, z cashbackiem, czyli zwrot za zakupy dostajemy. Tak, czyli Paulinko, możemy sobie zrobić na przykład tutaj zakupy. I tu są różne i sklepy. I dostaniemy od kwoty, którą wydamy w tym sklepie, jakiś procent z powrotem. To jest tak mi się wydaje, przynajmniej bardzo fajna opcja, biorąc pod uwagę właśnie to, że będziemy tak czy tak kupować sklepy, No, fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie kupować sklepy, na razie będziemy kupować jakieś upominki na święta. I jak widzicie, są tu naprawdę najpopularniejsze sklepy. No już widzę Allegro, no często kupujemy. Bo jesteśmy smart. Kupujemy często w Smyku, bo mamy dwuletnią Hanusię. No i na przykład wejdźmy sobie na taką stronę Smyka, na której ja akurat... I już są rabaty też na Black. Tak, już są rabaty na Black Friday i musimy aktywować sobie taką wtyczkę. Ona nam się po instalacji tutaj pojawia i musimy sobie aktywować. I tu jest zwrot gotówki 1,5% dostaniemy za zakupy w Smyku naszej kwoty. Ale wejdźmy sobie na przykład na inną stronę. Jakbyśmy chcieli Hani kupić buciki na przykład, no to wejdźmy sobie tutaj przez tą stronę, możemy to zrobić. A możemy to zrobić też oczywiście przez przeglądarkę. Przejdźmy do sklepu e-obuwie. Jak widzicie, od razu nam się uruchamia, że cashback 4% na e-obuwie będzie aktywny za momencik. Super. No i wchodzimy na stronę.
musimy tam super pierdółki zaakceptować. O, i znowu przeceny. Tak. Wiecie, co jest fajne w tym portalu? Że portal Letyshop sprawdza i jakby weryfikuje te przeceny, więc to nie jest tak, że ktoś sobie podnosi przecenę cenę tydzień wcześniej i później robi wielką obniżkę, tylko ten portal sprawdza te przeceny i to są faktyczne, realne i rzeczywiste. No to już mi się podoba. Na tych stronach. Dodatkowo, żeby jakby utwierdzić was w przekonaniu albo tych niedowiarków, którzy jakby nie wierzą temu, na niektórych stronach, jak na przykład AliExpress, na którą zaraz wejdę, możemy sobie sprawdzać. O tu jak widzicie, już od razu się nam wyświetla na przeglądarce, że na tej stronie mamy zwrot gotówki. Wchodzimy sobie na AliExpress, nie wiem, wejdźmy na pierwszy z brzegu produkt, cokolwiek tu jest. No. Nie wiem, okulary? Mogą być okulary. I powinna nam tutaj się wyświetlić. O, mamy informację dotyczącą tego, jak oceniany jest sprzedawca i jak zmieniała się cena, czyli historię cen, na przykład na tej stronie. No to super. Bo na niektórych właśnie stronach możemy sobie sprawdzić historię. Dobra, Mati, a ja mam jeszcze jedno pytanie. No. Jak działa to w ogóle, że dostajemy, przecież to są jakby pieniądze, które trzeba zapłacić za ten produkt, a jednak go dostajemy to z powrotem. I właśnie tu jest, to wszystko odbywa się moim zdaniem na bardzo fair zasadach. Mhm. Bo taki portal na przykład jak Smyk, gdzie te promocje są zweryfikowane, dzieli się z portalem Letyshop z prowizją jakby za to, że za klienta, za te zakupy, a portal Letyshop dzieli się z nami pół na pół swoją prowizją. No i super. No to, patrz, ale to nawet, to nie jest nawet fajne w skali roku, to jest fajne, bo wiadomo, teraz są przeceny, świąteczne zakupy, ale ogólnie dużo osób kupuje przez internet na co dzień i to jest super, w skali roku można dużo zaoszczędzić. Można dużo zaoszczędzić, bo patrz Paulinko, ile my już mamy zaoszczędzone. Wow, Matuś, ty już zrobiłeś jakieś zakupy. My mamy 8 zł 15 groszy już do wypłaty, a na uznanie oczekujemy jeszcze 33 grosze. Jak widzicie, 3 zamówienia już mamy zrobione. Dobra, a jeszcze ile się czeka na takie pieniądze, na ten zwrot? No przyznam szczerze, że to jest taki jedyny mały minus, który zauważyłem, bo na uznanie, na zwrot tych pieniędzy, na uznanie tego cashbacku czeka się do 30 dni. Więc trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość. Aha, i to jest, a na co dostajemy to? Na... Co? Dostajesz ten zwrot normalnie tutaj na konto. Jakby można dodać do twojego konta w tym portalu, ale możesz też wypłacić, wchodzisz sobie w środki do wypłaty. Aha. I możesz to wypłacić, proszę, przelewem bankowym albo PayPalem. A, dobra. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 1-3 dni roboczych, masz pieniążki na koncie. Spoko opcja moim zdaniem, no bo patrzcie, nie dość, że kupujecie w sklepach. No tak, i tu nie ma innych cen, to są te same ceny, sprawdzone. Dodatkowo portal wam sprawdza i weryfikuje, czy te promocje faktycznie są prawdziwe i są prawdziwe, to jeszcze od tych promocyjnych cen wy dostaniecie jeszcze jakiś procent. Zwrot. Myślę, że spoko, jeżeli tak czy tak robimy zakupy. No, przez internet, no. Także ja wam serdecznie polecam. My już mamy konto i będziemy robić. A teraz wracamy. No to co, kochani, bierzemy się za pakowanie Hani. Powiem wam szczerze, że ja pewnie ją spakuję znowu jak na wojnę, a ona idzie tam tylko na jedną noc. Jedną noc i to mamy ją dzisiaj odwieźć do rodziców około 15, a jutro odebrać w porze obiadowej, więc no to nawet nie będzie, nie będą to 24 godziny, a ja tu po prostu pewnie znowu wszystko spakuję, ale lepiej nosić niż się prosić, moi drodzy. Zobaczcie w ogóle, co przytargałam. Moją walizkę i do tej walizki Hanie spakuję. Stwierdziłam, że ją spakuję do walizki, to będzie najwygodniejsze, bo walizka nie jest znowu taka duża właśnie. Nie wiem, jak w ogóle mogłam sobie kupić taką walizkę, bo przecież ja bym się już do niej w ogóle nie spakowała. No nie wiem, co to był w ogóle za pomysł. Nawet powiem wam, gdybym miała teraz lecieć do ciepłych krajów i po prostu ubrać, brać tylko jakieś, wiecie, spodenki, leciutkie sukienki, to i tak miałabym problem, no wiadomo, kosmetyki, wszystko do samolotu, trzeba spakować buty, więc nie wiem, skąd ten pomysł. W każdym razie Hania chyba dostanie ją w spadku, bo dla niej będzie idealna i teraz też stwierdziłam, że spakuję ją do walizki, pomimo tego, że idzie tylko na jedną noc, ale wiecie, chowam tu wszystko, mleko i tak dalej, zabawki, wszystko, wszystko to, co będzie potrzebne. No to bierzemy się za robotę. Dobra, mamy to, pokażę wam, jak się prezentuje ta
kubka, którą przygotowałam i jestem z siebie dumna naprawdę, bo wcale nie ma tego dużo. Tak podeszłam do tego z rozsądkiem, to jedziemy. Zaczynamy od zabawek. Wzięłam Hani kapitana, bo bardzo go lubi i Biblię, bo ostatnio bardzo lubi oglądać. Oczywiście Pucio też musi być. Mleczko, bo bez tego się nie obejdzie. Hania jeszcze pije wieczorem i rano, czasem w nocy jak się przebudzi. Szczoteczka do zębów, czyli takie rzeczy pielęgnacyjne. Wzięłam też coś na gorączkę, choć my nigdzie daleko nie jedziemy, więc gdyby się tylko coś działo, to od razu jesteśmy z powrotem. Pieluszki, bo to jest nieodłączny element. Krem do pielęgnacji, chusteczki. Następnie wzięłam dwa komplety. Taki jeden grubszy, o jakiś telefon mi dzwoni, ale trudno. Grubszy komplet i trochę cieńszy komplet. Tu ma taki turban i chustkę, a tu ma czapkę i... komin, Boże, się nie wygadać nie mogę. Telefon mnie chyba rozprasza, bo go słyszę. Następnie wzięłam Hani dres, gdy wyszli na dwór, wiecie, tam po ogródku latali. I dwie bluzy, sukienka na jutro, bo może gdzieś tam sobie pójdą, czy tam do kościoła, czy gdzieś, to sukienka. Dwie takie body z długim rękawem i bluzeczka z bodem, z długim rękawem. Rzeczy do spania i takie po domu. Bluzeczki z krótkim rękawem. Dwie pary spodni. No, kokardki, gdyby chciała mama ją wystroić. No i oczywiście rajstopki i skarpetki. Rajstopki teraz ubieramy też pod spodnie, dlatego wzięłam kilka par, gdyby coś. No i wzięłam dwie kurtki. Jedną kurtkę taką ładną na wyjście, a drugą taką już, wiecie, starszą do latania po ogródku. To teraz tylko spakować do walizki. Bądź gotowy dziś do drogi, mamy walizkę, za walizką jest torba, bo torbę zawsze ze sobą nosimy, wiecie, to taka podręczna torba. Więc co, wszystko gotowe, Hania może jechać do dziadków. Idziemy. To babci, idziesz do dziadka spać. Babcia. Chodź. Pa. Pa, pa, Hanuliu. Nie widać ją. Nie widać, bo się w lustrze, w szybie odbi. My już w domu Hania u dziadków. Wzięliśmy ze sobą też te auto od Hani, które zawsze tu stało. Teraz przezimuję trochę u moich rodziców, ale czym ja wymachuję do was? Ja wymachuję papierem do pakowania, bo mam zamiar właśnie wziąć się za pakowanie prezentu. Powiem wam szczerze, że dawno, dawno już nie pakowałam prezentów. Teraz chyba każdy już idzie na taką wygodę i kupuje torebki, wkłada do torebek i wiecie, to jest 5 sekund, zero roboty. Ale dzisiaj stwierdziłam, że a czemu nie spróbuję zapakować? Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jak mi wyjdzie, to zobaczycie, czy mi wyszło, czy nie wyszło, to ocenicie, więc ja biorę się za robotę i za chwilę wam pokażę efekt końcowy. Obym tylko nie musiała szybko lecieć do sklepu po jakąś torebkę. Skończyłam. Tak się właśnie prezentuje zapakowany prezent. No nie jest to jakiś mega wysokich lotów, ale chyba może być i nie muszę specjalnie biec do sklepu kupić torebki. Nie wiem, co o tym sądzicie. No, tak wyszło. Już zaraz wychodzimy. Ciekawe, jak u dziadków bawi się Aneczka. No właśnie. No i proszę, Aneczka lata. Haniu, ale nie pisz. Haniu, masz lody w rączce, przewrócisz się. Zjedz ładnie sama, idź sobie tam na schody usiąść. Chodź, Haniu. Oj, co tam znowu jest takiego, Pucio? Ale lody, książeczka. Daisy ci zabierze, Hania. Popatrz na babcię, no już ci zabrała, oj, zobaczcie, teraz już ty nie możesz, Haniu, oddaj jej to, Haniu, zabrała ci, no zabrała ci, no widzisz, no co ja teraz mam zrobić, no jeszcze ty, nie wolno tak. No, pięknie jest. Pięknie. Jeszcze? Ma babcia, tu jest ubrana.
Dzień dobry. A kto się tak ładnie bawi u babci? Ty latasz sobie? Gdzie idziemy teraz? Gdzie pójdziemy? Gdzie pójdziemy? Ale gdzie ty teraz? I tak sobie idziemy, maszerujemy, tak? Gdzie sobie maszerujemy? Hania, Hania, ty masz spać. Ty powinnaś spać, Haniu. A gdzie idziemy? Do kościółka. Zobacz, jak dzwony biją. Bim, bam, bom. Bim, bam, bom. Kochani, witajcie w niedzielę. My właśnie jechaliśmy do rodziców, ale moja mama z Hanusią wracały piechotką z kościoła i właśnie do nich biegnę. Cześć! Jak się, Hanusia? Cześć, kochanie! Stęskniłam się! Teraz się obudziła, mamusiu. Ojeju, dobrze, to idziemy do babci. Idziemy, tak? A dziadek nam uciekł, tak? A jak się babciu sprawowała, Hanusia? Super, super dziewczynka. Teraz w kościółku spała. Spałaś w kościółku, byłaś grzeczniutka. Bo mają przywieźć ten obiad, nie? Aha, i że szybci, no. No, jasne. Kochani, powiem wam tyle, że zawaliłam sprawę, bo nie naładowałam aparatu i właśnie nagrywam telefonem. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dobrze słychać. W każdym razie aparat jest w torebce, bo mi się rozładował. Hanulka, jak było u babci? Jak było u babci? Hanusia, nie rób wstydu. Super było u babci i u dziadka, tak? No, uważaj, kiedy, mamo. Kiedy u babci, u dziadka jest... Nie jest super. No, pewnie, babcia, nie. Co jeszcze powiesz ciekawego? Aj, co powiedzieć? Nic nie powiedzieć. Jechał pan z sumą. Babcia, weź no, Hanusie. Jechał pan z obiadkiem naszym. Tak? No, bo my dzisiaj taki nie niedzielny obiad, no, pizza. Nie. Zawsze, ale nie myślcie, że my tak jemy. Bo my jemy rolada, kluski i modro kapusty. No, jasne. Wszystko rodzina, nie? No, tradycyjnie. Ale, trzeba coś zmienić. Ale oczywiście jest rosołek dla Hanusi. Jest rosołek. Okej. Okay. Tak, Haniu, jak było babci? A dziadek nam uciekł. Każdy był. To działa. No i co? Jak to się fajnie jeździ tym samochodem na dworze? Dobra, to jeszcze takie podsumowanie, jak to przebiegało i czy Hanusia była grzeczna, czy podobało jej się u moich rodziców, jak ta noc przebiegła. Więc daję wam relację, bo już oczywiście wypytałam moich rodziców. Hanusia zasnęła koło 21:00, obudziła się niestety o godzinie 1:00, około 1:00 w nocy mama mówiła i bardzo płakała, ale płakała chwilę, wiecie, tak się jakby przestraszyła, patrzyła, że... A czemu płakała? No nie wiadomo, no po prostu się przebudziła, bo Mati tu się odzywa, jak słyszycie. Po prostu nie wiadomo, obudziła się i mama powiedziała, że ona tak się rozglądała, że wiecie, że jest w innym miejscu. Wiadomo, że zna to miejsce, no ale jednak to nie było jej łóżeczko, czy nasze łóżko, nie był to jej dom. Więc się trochę tak jakby przestraszyła, ale jak mama, jak rodzice wzięli ją do swojego łóżka, to już za chwilę się uspokoiła i zasnęła i spała aż do 7:10 albo i... Tylko do 7:10, ale nie obudziła się o 5:00, więc też jest ok. Hani godzina to jest właśnie taka standardowa, 7:00 rano się budzi około tej godziny, więc super. No a oczywiście zabawa u dziadków zawsze jest przednia, no bo jak to jest u dziadków? Wiecie, jak to jest u dziadków, wszyscy wiedzą, więc... Więcej można, jest luzik i tak dalej, więc była bardzo zadowolona. Podsumowując, bardzo na plus wyszła i Hani ta nocka i nam, bo też trochę odpoczęliśmy, wyspaliśmy się rano, spędziliśmy fajny czas ze znajomymi, więc super. Kochani, my już w komplecie w domu i będziemy kończyć tego weekendowego vloga. Nie zapomnijcie zerknąć do opisu filmu, tam macie linki do Leti Shops. No i co, Mateusz? No i pamiętajcie też o tym, że to, że akurat ten weekend, sobota i niedziela i ta noc sobotnio-niedzielna Hani wypadła u babci i u dziadka pozytywnie, była bardzo grzeczna, to nie znaczy, że zawsze tak jest kolorowo i nie znaczy, że codziennie jest tak pięknie i wspaniale. Tak. Także chciałem o tym wspomnieć, bo tak na marginesie. Ten vlog może zbudować taki błędny obraz pewnych kwestii. No nie zawsze jest tak kolorowo, tak jak było tym razem, ale udało się. Było fajnie. Mm-hmm. Weekend minął nam fajnie i mam nadzieję, że wam też minął fajnie. Tak. A jeżeli tak było, to pamiętajcie o... łapce w górę, o subskrypcji naszego kanału i dajcie znać, czy czekacie już na vlogmasy. Czy czekacie? Czy czekacie? Ja czekam.
choineczki, pierniczki. Pierniczki, choineczki, ozdóbki i wszystko. Także pozdro. Pa!